Dzień dobry, najmilsi. W obecnych klasach drugich, w klasach już tych po szkole podstawowej, wróciła do łask lektura, którą osobiście bardzo polecam, szanuję, a nawet lubię. Gdybyśmy jednak chcieli jakoś w współczesny sposób ją pokazać, przekazać, okazałaby się nawet niezłym materiałem na film sensacyjny. Mam na myśli wydanego w 1828 roku Konrada Wallenroda autorstwa Adama Mickiewicza. I dzisiaj w zasadzie o właśnie Konradzie Wallenrodzie będę chciała Wam co nieco powiedzieć. Przede wszystkim zachęcam do przeczytania. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, trudno się ten tekst czyta, bo nie zachowuje chronologii wydarzeń. Ale, moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie, że romantycy to artyści indywidualiści, którzy swój indywidualizm pokazywali między innymi poprzez łamanie konwencji. Jednym z takich przykładów takiego łamania konwencji było łączenie cech trzech różnych rodzajów literackich, które nazywamy synkretyzmem rodzajowym, może też być synkretyzm gatunkowy. I pewnie zauważyliście, że Konrad Wallenrod nie spełnia wymogów takich oczywistych typowej powieści, albo typowej ballady, albo jakiegoś wiersza. Przede wszystkim, moi drodzy, chociażby dlatego, że jest to powieść poetycka, czyli gatunek stricte synkretyczny. Będzie miał więc partie liryczne, na przykład pieśni Halbana. Będzie mieć również takie elementy dramatyczne, prawda? No i oczywiście będą tam należące do epiki narrator, świat przedstawiony, bohaterowie, fabuła, akcja itd., itd. Proszę o tym pamiętać i jeszcze raz podkreślam, nie zniechęcać się, bo kiedy pominiecie te skoki fabularne, bo tutaj nie ma tego ciągu przyczynowo-skutkowego zachowanego, i przyjrzycie się całej historii, złożycie ją w jedno, to wyjdzie Wam niesamowita opowieść. Opowieść, która mimo historyzmu maski i mimo akcji dziejącej się w średniowieczu, jest historią fascynującą do dziś i taką, która stawia nam uniwersalne pytania. Która dotyczy etyki, która dotyczy moralności, która dotyczy tego, co ważne, co istotne, a wybór samego głównego bohatera, no to dziś budzi niemałe emocje wśród na przykład moich uczniów. Ale od początku. Sama powieść poetycka Adama Mickiewicza tak naprawdę nie została całkowicie wymyślona. Faktycznie w XIV wieku istniał wielki mistrz zakonu Konrad Wallenrod. Podobno nie do końca był przez wszystkich lubiany. Był na pewno człowiekiem skrupulatnym i rządnym władzy. I prawdopodobnie wszedł w konflikt z jednym ze swoich podwładnych. Miał jednak tego pecha, że ów podwładny, no cóż, miał, cieszył się wśród pozostałych rycerzy bardzo dużą estymą, szacunkiem. No i oczywiście spowodowało to dosyć dużo zamieszania i nawet rozłam w zakonie krzyżackim. Ale bohaterem, który faktycznie mógł zainspirować Mickiewicza do stworzenia takiej postaci, takiej historii, nie był sam Konrad Wallenrod, w zasadzie Wallenrode, bo tak się pisało to nazwisko, ale Hercus Monte. Postać, którą nawet znajdziecie w Wikipedii. Dlatego ja dzisiaj chciałabym jedynie tak troszeczkę o nim wspomnieć, bo to jest oczywiście autentyczna postać z XIII wieku. Dziecko, które pochodziło z plemienia Prusów. Proszę jednak pamiętać, że wówczas Prusowie i Jadźwingowie, no cóż, to były plemiona autonomiczne, które krzyżacy bardzo chcieli podbić, a jak wyglądało podbijanie przez krzyżaków, to pewnie już wiecie, czyli nawracanie na chrześcijaństwo. I faktycznie ten człowiek dostał się, że tak powiem, do zakonu, był tam wychowywany. Oczywiście troszczono się o niego, opiekowano się nim, ale odwdzięczył się krzyżakom w taki wspaniały zresztą sposób, mianowicie później w dorosłym życiu poprowadził do zwycięskich, powiedziałabym, bitew Prusów i Jadźwingów, tak. Nawet był wodzem właśnie zwycięskim, czyli pięknie się odwdzięczył krzyżakom za wychowanie. A zatem, moi drodzy, jest to postać autentyczna. Poczytajcie o nim, jeżeli nawet chcecie, na Wikipedii, ale pamiętajcie, że, no cóż, Mickiewicz musiał szukać inspiracji. No i tutaj taka ciekawostka. Chciałabym Wam
przypomnieć, że romantyzm, zanim zaczął się tak naprawdę ten okres w naszych dziejach literatury, który skupiał się właściwie na niepodległościowych działaniach, na tych powstańczych, prawda, akcjach, bardzo dużo korzystał z historii. Romantycy fascynowali się, zwłaszcza epoką średniowiecza, mamy przecież romantyczny gotycyzm, i historią, która była skarbnicą wiedzy, ale także właśnie takich wspaniałych motywów czy postaci. I tutaj w przypadku Konrada Wallenroda możecie usłyszeć o takim pojęciu jak historyzm maski. O co tutaj chodzi? Otóż historyczne wydarzenia są wykorzystane przez Mickiewicza do powiedzenia czegoś bardzo ważnego, co odnosiło się do czasów jemu współczesnych. I tutaj, moi drodzy, muszę zacząć przybliżać historię samego Wallenroda. Otóż, wszystko jakby układając chronologicznie, wiemy, że było to dziecko pochodzące z Litwy, która wówczas była napadana, najeżdżana i niszczona przez zakon krzyżacki. I to dziecko zostało później wychowane w zakonie, było ulubieńcem samego mistrza Winrycha. Ale jako chłopiec oczywiście miał takiego towarzysza, takiego, powiedziałabym, przebywającego wbrew własnej woli w zakonie, poetę, prawda, pieśniarza litewskiego, tłumacza, czyli Halbana. No i właśnie Halban dorastającemu zresztą chłopcu wytłumaczył tak naprawdę, skąd on się wziął i co się stało z jego rodzicami, i wzburzył w nim taką chęć zemsty. Chłopiec został nazwany Walter Alf. No i oczywiście, jakby się to mogło skończyć inaczej. Przy kolejnej okazji takich właśnie wojen z Litwą, Walter Alf dostał się do niewoli. Tam oczywiście miał takie szczęście, że przedstawił się, prawda, szczęśliwie zakochał się w córce wodza Litwinów, księcia Kiejstuta, Aldonie, zawarł z nią związek małżeński i byliby pewnie szczęśliwi, gdyby nie to, że Litwa była straszliwie w tym czasie pustoszona przez krzyżaków. I wiedział Walter Alf, że jeżeli nic z tym nie zrobi, to szczęście nie będzie dalej możliwe, bo przecież tak naprawdę ten naród zostanie starty z powierzchni ziemi. W związku z tym powrócił do zakonu, został giermkiem mistrza Konrada Wallenroda i razem z nim wybrał się daleko, daleko na południe, także do Hiszpanii. My nie wiemy dokładnie, ile minęło lat. Przypuszczamy jednak, że nie mało, gdyż w takich tajemniczych okolicznościach nagle zjawia się z powrotem Konrad Wallenrod tutaj w Malborku, ale daje nam poeta do zrozumienia, że tutaj zaszła jakaś bardzo ciekawa historia. Mianowicie ten giermek, którym był Walter Alf, najprawdopodobniej zabił swojego mistrza i zaczął się za niego podawać. Oczywiście starał się o to, żeby być sławnym rycerzem, więc w momencie, kiedy pojawił się w zakonie, to nie tylko szła za nim sława dzielnego rycerza, ale także był wyjątkowo pobożny, sprawiał takie niezwykłe wrażenie, dlatego też szybko został mianowany mistrzem zakonu. No i miał ostatecznie wygrać z Litwą. W czasie jednak pewnej uczty, bo tak zwlekał trochę z tą decyzją, Halban wykonał pieśń, która ma takie ogromne znaczenie, ta arka, ta pieśń właśnie tak się nazywała, i przypomniał naszemu bohaterowi, jakie są jego powinności. Tutaj jeszcze wspomnę, że chociaż Wallenrod porzucił żonę, to jednak nie ułożyła sobie ona życia. Okazuje się, że w momencie, kiedy ponownie pojawił się w tamtym rejonie, często odwiedzał pewną pustelnicę zamkniętą w wieży, a była nią właśnie Aldona, za którą pewnie wyjątkowo tęsknił. I zatem, proszę Państwa, no, Wallenrod dochodzi do wniosku, że teraz trzeba wypełnić tę przysięgę zemsty i w kolejnej bitwie tak prowadzi żołnierzy krzyżaków, że przegrywają. Mimo że przecież na pewno są doskonale wyposażeni, jeżeli nawet chodzi o samo uzbrojenie. Oczywiście później zakon analizuje przyczyny swojej klęski i nagle dochodzą do wniosku, że byli sabotowani. Szybko dochodzą też do wniosku, czyja to jest wina. Wallenrod, spodziewając się reakcji swoich braci, biegnie do pustelnicy i chce, żeby z nim uciekła, ale ona mówi, nie, już za późno, już za późno. Więc co mu pozostaje, proszę Państwa, jeżeli sąd kapturowy skaże go na śmierć? Wallenrod stracił już honor rycerza, bo przecież naraził na szwank ten najważniejszy etos, Bóg, honor, ojczyzna, złamał tak naprawdę rycerski honor, zniszczył, podeptał, więc popełnia on samobójstwo. Proponuje też podobną drogę Halbanowi, ale Halban mówi, nie, ja muszę tu opowiadać o tobie, ja muszę śpiewać pieśni o twoim bohaterstwie. I tak, drodzy Państwo, kończy się ta cała historia.
Ale istotne są słowa Mickiewicza, które znajdziecie tak naprawdę na początku utworu, że trzeba działać metodą lisa i lwa. Do czego on tu się odnosi? No, kojarzymy te zwierzęta. Lew słynie z dzielności i odwagi, lis jest przebiegły i chytry. Chodzi o to, proszę Państwa, że działanie Konrada Wallenroda, określana ta postawa jako wallenrodyzm, czyli tak naprawdę zdrada w celu dokonania czegoś ważniejszego, w celu obrony ojczyzny, tak naprawdę odwołuje się do pewnej znanej z renesansu postawy wyrażonej w dziele pod tytułem Książę przez Niccolo Machiavellego. Otóż Machiavelli, a od jego nazwiska termin machiavellizm, wyraźnie wskazuje na to, że w celu tak naprawdę dokonania czegoś istotnego, ważnego, można posłużyć się haniebną, niemoralną metodą. Krótko mówiąc, cel uświęca środki. I tę haniebną metodę zastosował Wallenrod. Po pierwsze, zabijając tak naprawdę swojego pana i przybierając jego imię, nazwisko, jakby biorąc sobie jego życie i jednocześnie zdradzając zakonników, którzy go brali za kogoś zupełnie innego, którzy go też wychowali. To jest ta metoda podstępna. I teraz, moi drodzy, dlaczego powiedziałam na początku, że to jest historyzm maski? Chodzi o to, że Mickiewicz wyraźnie wskazywał za pomocą tej postaci, że polscy spiskowcy, którzy chcieli przeciwdziałać carskiej tyranii, nie mają na tyle sił i możliwości, żeby wdać się w otwartą walkę. To w ogóle nie wchodziło w grę. Jedynym sposobem takiej skutecznej walki musi być metoda podstępu i zdrady. No ale oczywiście nie powiedział tego wprost, tylko pokazał za pomocą tej fascynującej, historycznej postaci. Dlaczego powiedziałam, że tutaj pojawia się uniwersalny problem? Bo proszę Państwa, Konrad Wallenrod jest postacią tragiczną, to jest bohater tragiczny. Zupełnie jak w tragedii greckiej. Dlaczego? Bo nie ma wyboru między dobrem a złem, jest jedno zło i drugie zło. Przypominam, gdyby zdecydował się zostać ze swoją żoną i nie dotrzymać tej obietnicy zemsty, no to cóż, pewnie niedługo by pożyli, ponieważ zakonnicy, krzyżacy najeżdżali Litwę, mordowali, łupili, niszczyli i no nie nacieszyliby się tym wspólnym życiem zbyt długo. Z kolei wybierając taką właśnie metodę, wyrzeka się osobistego szczęścia, czyli nie ma tak naprawdę dla niego jedynej słusznej drogi. I teraz pozostaje pytanie uniwersalne. Czy rzeczywiście w imię większego dobra, jakkolwiek je pojmujemy, można dopuszczać się metody podstępu, zdrady, metod nieetycznych i niemoralnych? I z tym pytaniem Was dzisiaj zostawiam. Pozdrawiam serdecznie i do następnej niedzieli.